Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Stare Czasy. Tak się okularki poprawię. Zjadłem sobie drugie śniadanko i jedziemy oczywiście z kolejnym odcineczkiem. Jeżeli oglądacie oczywiście ten odcinek, to znaczy, że wbiliście udany próg łapek, o który was oczywiście poprosiłem, dlatego mam nadzieję, że oczywiście to zrobiliście. No i witam was oczywiście w kolejnym odcineczku. Na sam początek muszę zapamięci sobie zmienić na easy z tego względu, że zmieniłem sobie na peaceful, bo naprawdę budowałem tutaj dzień i noc, po prostu nie chciałem marnować czasu, a jednak ilość creeperów i wszystkiego, co tutaj łazi, po prostu mi przeszkadzała w tym strasznie. No i oczywiście 6000 łapeczek, kolejny odcineczek myślę wleci. Kolejnym odcinkiem myślę, że będzie... Nie wiem, jakaś minigierka, jeszcze nie wiem co tam, ewentualnie mapka od widza. O, może będziemy mapka od widza w takim razie jako kolejny odcineczek, dokładnie. Dobra, słuchajcie, muzyczka się ładnie załączyła. Tutaj oczywiście będzie w przyszłości przepalarka, którą się może zajmiemy teraz, skoro i tak jest ciemno, dokładnie. No a w dzień będziemy musieli udać się po glinę, ponieważ tutaj tak naprawdę już skończyłem sobie ten poziom mieszkania, powiedzmy tutaj swojego pięknie ładnie domku, a tutaj mamy poziom drugi. Jak widzicie, tutaj brakuje mi tych kilku sztuk po prostu cegieł. Niestety nie udało mi się na tyle gliny po prostu znaleźć, dlatego z wami mam nadzieję, że mi się to po prostu uda i udamy się po prostu tam w dzionek. Tutaj mamy po prostu taki mały balkonik i tutaj oczywiście gdzieś będzie łóżeczko prawdopodobnie w tym miejscu i tak to ogólnie wygląda. To ewentualnie może jeszcze jakąś barierkę później zrobię, zobaczę. Tak czy siak. Mamy jeszcze noc, więc zajmiemy się właśnie tamtą otóż rzeczą, czyli właśnie tutaj będziemy sobie troszeczkę tutaj musimy przekopać terenu. I teraz czekajcie, jak ja to chciałem zrobić, bo nie pamiętam, tutaj chyba też chcę sobie zrobić zejście, dokładnie, żeby to było na poziomie tego. W tym momencie zrobimy sobie to, czekajcie, jakby to, bo tutaj będzie normalnie sufit, więc tutaj tak na dobrą sprawę też by był sufit. Dobra, to czyli normalnie sobie kupimy tutaj, czy to jest na trzy wysokości, to jest na więcej, nie, na trzy wysokości, dobra, już myślałem, że jest to na troszeczkę więcej. Dobra, damy sobie na razie tutaj pochodnie i teraz tak, przepalarka nie będzie super duża, w sensie będzie to cała ściana, powiedzmy, piecyków, tak, i myślę, że zrobimy to właśnie tutaj w ten sposób, czyli po prostu jak tutaj będzie zejście, tak tutaj z tej strony myślę, że te piecyki będą, tu ewentualnie na samym końcu zrobimy skrzynię, w której będzie po prostu mieścił się węgiel na te do tych piecyków po prostu, tak? Myślę, że jakoś tak to zrobię. Tutaj oczywiście mam łopaty, no bo chciałem oczywiście zbierać glinę. Niestety na tyle gliny nie zebrałem, na ile bym chciał. Jak tam stosunek tutaj dnia i nocy? Jeszcze troszeczkę poczekamy. Dobra, słuchajcie, czekajcie. Tutaj mamy tak i co dwa robię belkę, czyli tu będzie ten, będzie belka i tu będzie jeszcze jeden, czyli dobra, to wykopiemy sobie jeszcze na raz. W ten sposób będzie wtedy na końcu na pewno kobl, dokładnie, tu będzie drewno, to będzie kobl, dobrze, tutaj jeszcze przekopiemy, ewentualnie tu coś będzie w sumie, bo tutaj będzie jakby taka ścianka, tutaj będą wtedy piecyki, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 12 piecyków będzie, tutaj jeszcze będzie ścianka i tutaj będzie wtedy skrzyneczka jedna czy druga. Właśnie na węgiel. Myślę, że to pomieszczenie nie będzie właśnie jakieś super duże, tylko właśnie w ten sposób będzie wyglądało. Tylko czy ja mam kobla? Mam kobla. Troszkę go pozbierałem, więc nie jest źle. Potrzebuję na pewno koblowych schodków, które akurat mam, dobrze, bo tutaj akurat mam, wiecie, drewno, 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 a tutaj zrobimy sobie schodki koblowe. Mamy schodki drewniane, to będą schodki koblowe, będzie dobre. I teraz tak, tutaj musimy sobie oczywiście dać ściankę. I tu gdzieś oczywiście zrobimy sobie wejście, w sensie będzie oświetlone, tylko czekajcie, jakie to... Przepraszam najmocniej, ale jak chce się kichnąć, to nie można się za bardzo powstrzymać, bo będzie to wracało i potęgowało się i tak dalej. Dobra. Tu sobie to wszystko z tyłu również zabudujemy, myślę, właśnie koblem, bo czemu by nie? Jeszcze troszeczkę desek by się przydał, w sensie chociaż ziemię sobie zrobimy tutaj z desek, skoro ściany i wszystko inne jest z kobla, to chociaż podłogę możemy sobie zrobić z desek. Na razie dajmy tutaj troszeczkę światła, dobra. Wyjdźmy sposobem zarąbistym, parkurowym tutaj. Jeszcze dzionka nie ma. Creepery potrafią wybuchnąć nawet kuźwa przez drzwi, także to jest... Ciekawe. No ty kurde, taki nabór muszony, no.
Dobra, czekajcie, czekajcie. Drewno, tak? I to drewno potrzebuję również, dobrze. Teraz muszę tylko uważać, żeby creepera nie wkurzyć, bo mi, kurde, wysadzi tutaj jeszcze bezsensownie wszystko. Dobra, tutaj to będzie w ten sposób, tu będzie kobl i tu będzie drewno. Tak, tutaj będzie drewno. Tu będzie wtedy skrzynia, tu będą piecyki. Ewentualnie tu jeszcze jeden poziom, tak, tu będą piecyki, będzie 9 piecyków. Myślę, że to jest i tak spoko liczba. Jakoś musimy sobie dać pochodnie, czyli chyba właśnie w ten sposób, tak jak zresztą dałem w innym miejscu. Tutaj damy sobie tak, i tutaj damy sobie tak, tutaj mamy w ten sposób. Jest dobrze. I tutaj będą oczywiście piecyki, tu będzie skrzynia. Zaraz ją oczywiście ładuję, tu muszę uważać na creepera. Dobra, mamy już, widno się robi na dworze, więc zaraz tak naprawdę będę musiał ulecieć szybko właśnie, wykorzystując pełnię dnia na poszukiwanie gliny. Dlatego powiedzmy szybko jeszcze tutaj sobie tego creepera byśmy musieli troszeczkę od naszego domu odgonić. Dobra, i tutaj w ten sposób, no i jakoś to jest powiedzmy zrobione. Teraz jeszcze tak, czy ja mam jakieś jeszcze kotlety w razie czego? Nie za bardzo nie mam, łopaty tutaj mam. Innych rzeczy nie mam. Dobra, no to w takim razie co? Lecimy. Super! Uwielbiam. Po prostu kurde uwielbiam, jak mi creeper robi takiego taki po prostu bałagan, nie? Ja zamiast teraz iść kurde po glinę, to ja będę musiał tutaj wielce zalepiać pozostałości, kurde, które tutaj creeper oczywiście rozwalił. Kocham, po prostu kocham, nie? No, po prostu creepery są najwspanialniejszymi mobami w tej grze. Po prostu uwielbiam, nie? Kurde, abyś zdechł po prostu, creeperze. Nie! Odejdź, zmoro nieczysta. Odejdź, zmoro nieczysta, powiedziałem. Odejdź! Odejdź, kurde! Jak on tu się czai, no przecież to jest normalnie niemożliwe. Jakoś tak to było, nie pamiętam dokładnie teraz tak, bo tutaj oczywiście, no tak, oczywiście jeszcze dodatkowo będę musiał jeden blok, prawda, bricka, no bo niestety, no, nawet dwa, nawet trzy, znaczy dwa, przepraszam, no super, po prostu super, ja w takim razie chyba to zrobię troszeczkę inaczej, to sobie w takim razie wykopię. To sobie dam tutaj i tu sobie dam po prostu najzwyczajniej w świecie kobla. Polecę po prostu trochę bardziej niewyszukanie. Oczywiście nawet mnie nie będzie chyba stać na schodka. Oczywiście, dokładnie, super. Po prostu uwielbiam. Dobra, nie marnujmy czasu, tylko lećmy w takim razie po tą glinę, bo i tak pewnie zanim ją znajdę, to zejdzie mi kurde ze 20 minut. Teraz tak, bo w tamtą stronę już chyba szedłem, tamtą zresztą też o kolejny klip. No chodź. W tamtą stronę, ewentualnie gdzieś w tamtą stronę pójdziemy, bo tutaj jest dużo takich właśnie, wiecie, piasek i tak dalej, więc tutaj tak naprawdę jest najlepszy moment, najlepsze miejsce, żeby ta glina, powiedzmy sobie, była. Domek wygląda już bardzo ładnie, oczywiście jeszcze tutaj będzie, mówię, ten drugi poziom zrobiony, daszek tak bardziej troszkę pod, nie pod ukos, tylko pod... Taki daszek będzie, no wiecie o co chodzi. Tutaj dużo drzew sobie ogólnie zasadziłem, bo... o, tutaj jeszcze nie zacięłem wszystkiego. Tutaj dużo drewna ogarniałem, także dużo tych drzewek tutaj po prostu jest. Troszkę mi się czasami przycina, bo tutaj gdzieś się ten teren generuje. Chociaż ja tutaj większość tego terenu już, powiedzmy, zwiedziłem. Przynajmniej tego najbliższego, ale gdzieś jak się generuje coś nowego, no to praktycznie tutaj mi się takie rzeczy tworzą. Teraz tak, sprawdźmy sobie, co mamy na przykład tutaj, bo to zazwyczaj właśnie wiadomo, przy takich brzegach gdzieś ta glina się respi, powiedzmy, no i potrzebuje jej no w sumie niedużo, tak? No jeden stack samej gliny to jest chyba 10 czy ileś tam bloków wtedy bricka, tak? Więc to nie jest jakoś super mało i byłbym w stanie chociaż dokończyć sobie to pięterko. No najlepiej jakby znaleźć, wiadomo, troszeczkę więcej tej gliny. Nie pogardzę, naprawdę nie pogardzę. Zbiorę ile tam się wleciło. Boże, coś mi przycina ostro teraz, widzę. No autentycznie się to... Tak, generuje mi się jakby teren i autentycznie jest z tym problem, bez skitu. No jednak Minecraft w sumie tak naprawdę nigdy chyba nie był za bardzo zoptymalizowany pod tym kątem, jeżeli chodzi o generowanie nowego terenu. W sensie jak się za szybko poruszało, teraz na przykład, teraz jeszcze nie, bo teraz się idzie, powiedzmy, nie? Ale jak już dodano tam bieg później, no to w sumie pamiętam, że zawsze były problemy właśnie z
z generowaniem się właśnie terenu i z jego, powiedzmy, skutkami w postaci lagów, tak? Tamtą stronę mamy domek, to będę pamiętał. Nie chcę za bardzo się oddalać z jednej strony, bo jeszcze ten generator świata chyba nie został na nowo tutaj gdzieś wprowadzony i później ewentualnie chciałbym sobie jak najbardziej pozwiedzać na spokojnie. Aczkolwiek, no mówię, mam pewne potrzeby i muszę je, powiedzmy, ogarnąć, żeby jakoś tutaj, prawda, móc w końcu ten domek sobie faktycznie skończyć, żeby on był już na przykład gotowy, jak już będzie wersja 1.3, weź się Minecraft w końcu ogarnij, już tu dawność mi się wszystko wygenerowało, a ten się kuźwa tnie jakby normalnie dopiero, czekajcie, a może wiem jak to zrobię, zapiszę sobie, to się na pewno, wszystkie czanki się zapiszą, tak, wejdę sobie do świata i teraz będzie ogarnięte, tak, przynajmniej przez chwilę. Bo to jest po prostu masakra, jak się gdzieś po nowych terenach przesuwa, to jest... No, nie najłatwiejsze to jest, bym powiedział. Dobra, tutaj w ogóle piasku nie ma, więc tak naprawdę tej gliny chyba tym bardziej nie znajdę. Przejdźmy się tak tutaj wokół. Mapka od widza kolejna. Tam też dużo widzę gravelu, ale tam gdzieś właśnie może glina być, tak jakbym się tutaj przeszedł. Najgorsze jest to, że już pół... Jezus Maria, jak mi... Halo, w którą stronę? Tam, dobra, tamtą stronę mam dom. Bo przez to, że się tak ścina, ja potem nie wiem, w którą stronę jestem odwrócony po prostu i będę miał potem problem, żeby ogarnąć, w którą stronę mam iść do domu, nie? Problem jest taki, że już jest pół dnia w ogóle zeszło mi, żebym wielce, kurde, znalazł jakąkolwiek glinę, a FPS-y autentycznie w tym mi nie pomagają. Patrz, jak spada mi do 20, nagle zryw, 50, 60, 50, masakra w ogóle. To jest straszne po prostu, nie? Mam nadzieję, że chociaż jak będę wracał, to jak już to będzie, powiedzmy, wygenerowane, to będzie spokojniej, bo widzę, że na razie, no jeżeli jest się w miejscu już po w jakimś tam, w jakimś miejscu, gdzie już jest wygenerowane to jakiś czas, to nie ma problemu, nie? FPS-y są piękne, ale jak się przesuwa, przemieszcza, to jest po prostu masakra. Dobra, tu w ogóle bardzo ładne też tereny się pogenerowały, także spoczko. Dobra, zobaczymy jak to tutaj wygląda, poczekamy chwilę, niech se, o tak zrobi saving level, dobra, trochę się te FPS-y ogarną, bo wtedy widzicie tutaj jak saving level, on tak długo myśli i w tym czasie powiedzmy te czanki się doładowują, mówię, bo to tak wolno trwa po prostu, że przez to takie ściny są, powiedzmy, bo świat się nie nadąża generować jakby, nie? Kurde, niestety nie widzę tutaj gliny, widzę dużo, bardzo dużo gravelu. A to nie jest to, czego potrzebuję aktualnie. W tamtą stronę mam dom, to będę pamiętał, tylko będzie problem, jak będę musiał wracać po nocy, bo będzie strasznie ciemno. Ani wy nie będziecie nic widzieć, ani ja, więc no nie polecam w sumie tak naprawdę. Niestety jeszcze łóżeczka, a nic... jakaś wejście do jaskini w ogóle. Niestety jeszcze łóżek nie ma, dlatego sobie nie można, powiedzmy, pozwolić na przewinięcie, że tak powiem, dnia i nocy, ale kurde, jestem, to tam fajne się tereny generują, widzę i tego, to będzie trzeba na pewno kiedyś poeksplorować, ale na obecną chwilę mówię, nie mogę się ruszyć za bardzo, bo chcę tej gliny, dobra, tamtędy i tam, powiedzmy, jest mój dziś domek, to jakoś takie kółeczko, powiedzmy, zrobimy. Oczywiście zanim dopłynę, bo to też troszeczkę potrwa. Ale nie, no, tam jest dużo, tu tam jest w ogóle pustynia, więc no przy pustyni gdzieś może przy tych, prawda, brzegach, mucho, odejdź. Przy tych brzegach może gdzieś ta glina wystąpi, no kurde, tak by pasowało, nie? Bo ta pustynia w ogóle jest dosyć spora, tu już widzę, ewidentnie, widzicie jaka różnica? Tu już są tereny, powiedzmy, które były gdzieś wygenerowane, o dobra, tu już, powiedzmy, znowu trochę nie. I autentycznie czuć to, jak się gra, dzięki czemu w sumie, powiedzmy, można jakby rozpoznać, tak, czy gdzieś się właśnie grało już, czy jeszcze nie, w sensie na tym save'ie, tak, to jest też fajne, tam też duże góry się generują, tu gdzieś niedaleko, w którąś stronę, bo ja też tutaj już trochę szukałem właśnie tej gliny na własną rękę, właśnie dlatego tu jest wszystko pogenerowane, to właśnie znalazłem tam niedaleko chyba, właśnie tu jak są te góry, tak bardzo ładne tam tereny w ogóle są, i tam jakieś takie, nie wiem jak to nazwać, takie nie doliny, tylko takie, kurde, zatoczki chyba, można by to tak nazwać, jakoś tak. W każdym razie w tamtą stronę wiem, że mam dom, jakoś tędy musimy się tam oczywiście dostać. Jest bardzo ważne, żeby jednak wiedzieć, gdzie się jest, mimo wszystko, że no są te koordynaty, mogę sobie to sprawdzić, wiadomo, no ale jednak wiecie,
sen. Gdzie jest jakaś glina? No patrzcie, ile tu jest w ogóle piasku, wszystkiego. Tutaj glina musi być. No mur, beton po prostu, nie? No właśnie muru potrzebuje. W sensie brików, no. Na razie tutaj nie widzę. Jeszcze sobie tutaj ewentualnie zobaczymy. Tu jest jakiś węgiel, którego też można by było wykopać, ale to powiedzmy nie na teraz. No na takich brzegach zawsze ta glina gdzieś występowała. No po prostu to jest ten pek, że mimo wszystko nie ma jej dużo i czasami wystąpi w dużych ilościach, czasami nie. Ja już tak ją w miarę znalazłem w dużych ilościach. Dlatego teraz mam z nią po prostu problem. Pod wodą niestety tam za bardzo tego nie rozróżniam, chociaż pod wodą i tak się rzadko tak generuje, tak gdzieś w głębiej. Tutaj gdzieś na pewno też zbierałem tą glinę, więc na pewno tutaj jej nie będzie, ale sprawdzę, nie? Bo jednak tutaj też chodziłem po nocy, więc nie widziałem dokładnie. I tu już będziemy mieli praktycznie zaraz... Tak, tam już mamy dom. Także ja tutaj już zbierałem tą glinę, tutaj była, tam gdzieś była i widzę, że tutaj już gliny nie ma, także bardzo, bardzo, bardzo słabo. Tu sobie też szukałem, tu szukałem. Są jakieś w ogóle takie... Jak naturalny po prostu ten basen się zrobił, prawie tak idealnie wykopany, nie? Tutaj też nie ma. Jeszcze się przejdziemy tutaj brzegiem, bo no musi gdzieś tu być na brzegu. No nie wierzę, że całą glinę tak zebrałem, bo bez przesady nie zbieram jej nie wiadomo ile. Co najmniej jakbym robił zapasy, kurde, na pół godziny, nie? No, ale te muzyczki są w ogóle fajne. One fajnie tak jakby no, urozmaicają grę, powiedzmy. No tak, muzyka w ogóle urozmaica grę, to nie o to chodzi, tylko... Jednak przez to, że powiedzmy odzwyczaiłem się troszeczkę od muzyki minecraftowej i tutaj sobie w tej serii typowo powróciłem do niej, zupełnie inaczej się jej słucha. Bardzo, bardzo fajnie się po prostu jej słucha, także jest to po prostu bardzo przyjemne. Dobra, tutaj też brzeg szukam. Tutaj chyba wykopałem, nie, tu wykopywałem glinę, czy co, tu jest taki dół? Może taki spawner będzie? Wiem, że gdzieś spawnery tak się znajdowało nieraz, nie? Albo jakieś wejście do jaskini, no już się robi bardzo, bardzo ciemno. To nie jest dobre, bo nie będę totalnie widział gdzieś w oddali jakiejś gliny. No tutaj, kurde, nie widzę. Dobra, wracamy. Nic nie wskuram po prostu, niestety. Gliny autentycznie jak nie widziałem, tak nie widzę w dalszym ciągu. Także domku... No nie skończę, po prostu nie mogę go skończyć. Kuźwa, tworzę go już chyba czwarty czy piąty odcinek. Nie mogę go skończyć, bo nie ma potrzebnych do tego surowców. No szkurde... Poleciałem w tą stronę, to teraz po prostu polecę w tamtą drugą, może ewentualnie. No ale też tam są takie tereny, że za bardzo właśnie nie ma brzegu, nie ma wody, a to właśnie przy wodzie gdzieś tam się znajdowały takie właśnie rzeczy jak glina. Jeszcze tak zerkam, czy coś mi gdzieś mignie, ale to jest, jak jest tak ciemno, to z daleka totalnie nic nie widać, więc nie ma opcji, żebym po prostu to znalazł, nie? Dobra, teraz trzeba uważać, żeby jakiegoś... Nie nadzieć się na coś niedobrego. Ty, czarne owce. Pająki takie tam. Uciekam do domu. W domu jest bezpiecznie, dom jest zawsze najlepszy. Tyry. Proszę żadnych, kurde, asasynów i wybuchających, proszę mi tutaj też nie przesyłać. Bo nie chcę. Pyk, dobra, zamknięte. Czy tu jest ten creeper? Na szczęście go, kurde, nie ma. Dobra. No to w takim razie co? Skoro i tak tutaj nie będę ogarniał do końca domu, no to sobie dokończę chociaż to pomieszczenie, które robiłem właśnie wcześniej, czyli pomieszczonko na piecyki. Będzie pomieszczonko na piecyki. I ewentualnie, jak dzisiaj jeszcze jeden odcineczek też z tego singla nagram, bo myślę, że najwięcej będzie singli z tego względu, że po prostu przyjemnie i szybko, fajnie mi się to nagrywa, niż takie, powiedzmy, minigierki. Poza tym i tak mam co robić na tych singlach, więc tym bardziej, nie? Jakby będę to wykorzystywał. Dobra, tu sobie chowamy te rzeczy. No i teraz tak, węgla mam na szczęście w miarę... No nie ma jego dużo, wiadomo, ale gdzieś tam jest. Jakieś jeszcze żelazo mam nieprzepalone. Tutaj jeszcze mam jakieś nieprzepalone, fajnie. Żelaza mam całkiem sporo, na jakieś tam właśnie narzędzia, czy armor w sumie właśnie, którego mam... Bardzo, bardzo mało. No tutaj mam hełmik i spodnie. Miałem mieć cały armor, ale wydaje mi się, że zrobimy sobie cały właśnie armor. Taki, że jak mi się ten do końca skończy, to chyba sobie po prostu go wymienię. I będziemy musieli sobie skoczyć po prostu do jaskini. Ja gdzieś sobie chyba jedną jaskinkę niedaleko znalazłem chyba ostatnio. Czy, kurde, teraz właśnie nie mogę sobie przypomnieć.
Będę musiał przeszukać, czy mam gdzieś koordynaty, czy coś, żeby po prostu do tej skinki sobie wbić, bo gdzieś miałem autentycznie zapisane koordynaty z tego, co mi się kojarzy. Ale teraz wam nie powiem, bo nie pamiętam. Dobra, damy sobie tutaj węgla, rozbijemy na piecyki, ile dam radę, bo tam po 8, wiadomo, po 8 sztuk po prostu, żeby było na jedno tam, cały, na jeden cały stack po prostu, żeby było na przepalenie. Okej, okay, tutaj 8, 8, 8, 8, 8, 8 i 8, dobra. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk i cyk. No i tyle, tam już dwóch tutaj nie mam, tu sobie schowam tego węgla. Ale jak coś na jakieś przepalanie, kilku staków mam, więc nie najgorzej. W sumie to żelazo można by było sobie wyrzucić do piecyka, jak już je mam, powiedzmy. Nic chyba innego nie mam do przepalania. No mam te pork chopy w sumie to. To można by było je też ogarnąć, bo jedzonko mi się troszeczkę kończy, dobra, to weźmiemy sobie te pork chopy. Tyle, ile ich mam, tyle sobie ugotuję, bo tu już niestety nie mam, będzie trzeba ewentualnie jakieś zapasy małe zrobić, bo naprawdę jest krucho. Dobra, także tutaj sobie wrzucę żelazo, a tutaj sobie ogarniemy pork chopy. No i muszę je pilnować po prostu, żeby mi się za dużo węgla nie zmarnowało. Tutaj jeszcze w tej wersji w ogóle, w sumie bardzo długo, aż nawet nie wiem, czy w sumie nawet do tej pory bardzo dobrym źródłem przepalania itemów jest oczywiście lawa, która bardzo długo się powiedzmy utrzymuje w tym piecyku, ale to jest o tyle, to jest dobre tylko wtedy, kiedy naprawdę macie dużo, 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 dużo przedmiotów do przepalenia i powiedzmy wtedy sobie taką lawę można zaimplementować, a tak normalnie jakieś parę przedmiotów to raczej się nie opłaca po prostu, nie? Ale nie wykluczone, że tutaj jak będę miał dużo gdzieś do przepalania rzeczy, to sobie po prostu wtedy lawę zarzucę i no i tyle. Tu fajnie, że można dawać te przedmioty tutaj jakby przepalone, to też jest w ogóle ciekawe. To mógłbym sobie dać, nie wiem, cokolwiek innego, będzie, o proszę bardzo, mam tutaj przepalone jakoś, nie wiem, pochodnie mam przepalone, proszę bardzo, bo tak. Także będę się tym bawił. Dobra, no niestety nie mam tutaj gliny, więc będę musiał ją jeszcze sobie ogarnąć. Jak ogarnę już tą glinę, no to zrobienie samego dachu, no to jest tak naprawdę czysta formalność. No i tutaj ogarnięcie sobie właśnie łóżeczka. A właśnie następny odcinek, o ile się nie mylę, będzie już właśnie na wersji 1.3, ponieważ na 1.2 teraz już to jest drugi odcinek właśnie na tej wersji, więc na 1.3 będzie następny odcinek. Dokładnie tak. A czy dzisiaj jeszcze wleci następny odcinek? To zależy oczywiście wszystko od was. Mam nadzieję, że oczywiście 6000 łapeczek wbijecie i kolejny odcineczek będzie mógł wlecieć. A kolejnym odcinkiem oczywiście będzie, myślę, właśnie mapka od widza, potem ewentualnie znowu singiel pierwszy i potem ewentualnie znowu ten singiel, więc już by było wtedy na przykład 5 odcinków i ewentualnie, jeżeli dalej wbijecie gdzieś tam te łapki, no to jeszcze jakaś minigierka czy coś innego, myślę, wleci. Póki co ja się z wami żegnam, dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka, ja sobie tutaj wszystko zapisuję. Mam nadzieję, że odcineczek wam się oczywiście spodobał. Łapki w górę oczywiście wbijamy i dalej w takim razie maraton oglądamy. Tak mi się zrymowało. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.